Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje obecnie 690 821 osób. Znaczną część stanowią kobiety, bo aż 84%. Ich średnia wieku to 46 lat, a u mężczyzn 48. Najwięcej nauczycieli, bo 54% pracuje w szkołach podstawowych, 22% w szkołach ponadpodstawowych, 17% w placówkach wychowania przedszkolnego, a 7% w zespołach szkół i pozostałych placówkach oświatowych. Żyjemy w XXI wieku i ta edukacja, żeby była właściwa, odpowiednia, też musi być na miarę XXI wieku. Dzisiaj w dobie mediów i powszechnego przepływu informacji, no trudno mówić, że ten nauczyciel jest chodzącą encyklopedią, więc pytanie, kim jest ten nauczyciel? Czy tak naprawdę jest przewodnikiem? Ja myślę, że tak, na pewnym poziomie może jest przewodnikiem, na tym poziomie edukacji wychowania przedszkolnego czy edukacji wczesnoszkolnej, ale później czy ma być jakimś może współpracownikiem, może bardziej mentorem, może coachem, a jeszcze weźmy pod uwagę rozwijającą się sztuczną inteligencję. Więc to jest pytanie, kim tak naprawdę dzisiaj powinien być nauczyciel? Ale na to powinien sobie odpowiedzieć właśnie każdy nauczyciel, każdy pedagog pracujący w szkole. Kim on ma być, żeby właściwie poprowadzić, nawet nie pokierować, ale poprowadzić młodego człowieka przez współczesny świat? Obecnie najstarszy polski czynny zawodowo nauczyciel ma 87 lat, a najmłodszy 21.